Ewangelia Łukasza, rozdział 20, część 2. Potem przystąpili do niego niektórzy saduceusze, zaprzeczający zmartwychwstaniu, i zadali mu pytanie. Saduceuszami byli głównie kapłani. Uznawali oni pięcioksiąg mojżeszowy, bo w nim były zawarte przepisy dające im różne przywileje, ale nie wierzyli w to, że Bóg wskrzesi ludzi kiedykolwiek i że istnieje jakieś życie po śmierci. Mówiąc, nauczycielu, Mojżesz napisał nam, że jeśli czyjś brat żonaty umrze bezdzietnie, powinien jego brat pojąć żonę i wzbudzić potomstwo bratu swemu. Otóż było siedmiu braci i pierwszy, pojąwszy żonę, umarł bezdzietnie, także i drugi, i trzeci pojął ją. Podobnie także owych siedmiu nie pozostawiło po sobie dzieci i pomarło. Wreszcie zmarła i ta niewiasta. Otóż, którego z nich żoną będzie przy zmartwychwstaniu ta niewiasta? Wszak owych siedmiu miało ją za żonę. Saduceusze starali się sprowadzić ideę zmartwychwstania do absurdu. Ci bracia postępowali zgodnie z przepisami podanymi przez Mojżesza i doprowadziłoby zmartwychwstanie do sytuacji ich zdaniem nie do rozwiązania. Dlatego uznawali, że nie może czegoś takiego być. I rzekł do nich Jezus, synowie tego świata żenią się i za mąż wychodzą, lecz ci, którzy zostają uznani za godnych dostąpienia tamtego świata i zmartwychwstania, ani się nie żenią, ani za mąż nie wychodzą, gdyż już nie mogą umrzeć, są bowiem równi aniołom, a jako uczestnicy zmartwychwstania są synami Bożymi. Jezus powiedział im, że po zmartwychwstaniu życie będzie całkiem inne. Ludzie już będą inni, będą jak aniołowie, ani nie będą umierać, ani nie będą się rozmnażać, więc nie będzie małżeństwa i cały ich wywód jest bez sensu. A że umarli wzbudzeni będą, to i Mojżesz zaznaczył przy krzaku gorącym, gdy nazywa Pana Bogiem Abrahama i Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Nie jest on przeto Bogiem umarłych, ale żywych. Dla Niego bowiem wszyscy żyją. Potem Jezus przytoczył saduceuszom argument, że umarli nadal żyją, wywodzący się z Księgi Wyjścia, czyli z tych pism, które oni uznawali za natchnione przez Boga. A odpowiadając na to, niektórzy z uczonych w piśmie rzekli, nauczycielu, dobrze powiedziałeś. Uczeni w piśmie też byli na wojnie z Jezusem, ale kiedy pognębił saduceuszów, których oni nie lubili, to niektórzy z uczonych w piśmie pochwalili Jezusa. Gdyż już nie odważyli się pytać Go o cokolwiek. Po tej odpowiedzi, której Jezus udzielił saduceuszom, także uczeni w piśmie już nie chcieli z Nim dyskutować, bo bali się, że też ich ośmieszy. Rzekł więc do nich, jak to jest, że mówią, iż Chrystus jest synem Dawidowym? Sam Dawid bowiem powiada w Księdze Psalmów. Rzekł Pan Panu memu, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich pod nóżkiem stóp Twoich. Dawid więc nazywa go Panem, jakże więc jest jego synem? Ale Jezus przycisnął uczonych w piśmie, chociaż nie chcieli z Nim rozmawiać, nie chcieli Go o nic pytać, więc to On im zadał pytanie, czy Chrystus, czyli Mesjasz, jest tylko synem Dawida, skoro Dawid nazywa Go Panem, czyli zwraca się do Niego tak jak do Boga. A gdy cały lud słuchał, rzekł do uczniów, strzeżcie się uczonych w piśmie, którzy chętnie chodzą w długich szatach i lubią pozdrowienia na placach i pierwsze miejsca w synagogach i przednie miejsca na ucztach, a pożerają domy wdów i dla pozoru długie modły odprawiają. Ci surowszy otrzymają wyrok. Po tej rozmowie Jezus powiedział, co myśli o uczonych w piśmie. Lud przestrzegł przed ich obłudą i przed tym, że wykorzystują swoją pozycję, dobrą opinię, jaką ludzie o nich mają, dla swojej korzyści. Posyłam was na pracę bez nagrody.
na ciężki, twardy i niewdzięczny trud. Niezrozumienie, kwiny i odmowy posyłam was przydawać do mych wrzód. Tak jak ojciec mój posłał mnie, tak i ja was szlę. Tak jak ojciec mój posłał mnie, tak i ja was szlę. Posyłam was obarczyć ciężkie rany, pomagać słabym ich ciężary nieść, pocieszać smutnych wspomnień zapomnianych. Posyłam was radosną głosić wieść. Tak jak ojciec mój posłał mnie, tak i ja was szlę. Tak jak ojciec mój posłał mnie, krańce tego świata, gdzie w samotności serce nieraz kwa. Opuścić ojca, matkę oraz brata, posyłam was na drogi mojej szlak. Tak jak ojciec mój posłał mnie, tak i ja was szlę. Tak jak ojciec mój posłał mnie, posyłam was do serc zawiści twardych, do oczu ślepych, zaciśniętych rąk, gdzie trzeba serc gorących i ofiarnych. Posyłam was na całej ziemi krąg. Tak jak ojciec mój posłał mnie, tak i ja was szlę. Tak jak ojciec mój posłał mnie,